No, usiądź się porządnie. Także cześć, witajcie. Jak pisałem na społeczności, pytałem się ogólnie was, czy robić konkurs, czy nie, gdzie nagrodą będzie kamerka sportowa. Wszyscy, właściwie wszyscy ludzie napisali, że tak. No, także no co, no zaczynamy konkurs. Teraz tak. Formalne rzeczy. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Pierwsze, no to oczywiście subskrypcja naszego kanału. Musisz być subskrybentem, jeśli nie jesteś, to kliknij suba, dzwoneczek. Kolejne, polubienie strony Wędkarstwo STG. Wszystko będzie w opisie ogólnie. Trzecia rzecz, oczywiście łapka, no to jest chyba normalne. Czwarta rzecz, udostępnienie tego filmu na swoich, na swoim Facebooku. Coś takiego. Oczywiście ci ludzie, którzy chcą brać udział w tym konkursie, w komentarzu będą musieli napisać biorę udział, żebyśmy wiedzieli kto to jak chce, nie? No i to chyba będzie na tyle. No i jeszcze najważniejsza rzecz, żebyście udostępniali swoje subskrypcje, żebyśmy widzieli, że jesteście subskrybentami naszego kanału, bo inaczej no będzie lipa, będę usuwał, nie będę już nie będę pisał komentarzy, że nie widać, że tamto, że sramto. Po prostu trzeba będzie udostępnić swoje subskrypcje, wszystko będzie w opisie, jak to zrobić, będą odnośniki do innych filmów, gdzie można to zrobić, żeby była widoczna ta subskrypcja. No i tyle, no. Czas trwania? 2 tygodnie chyba, co? No, ale maksymalnie chyba. 2 tygodnie, no. Jakoś tak. Też w opisie filmu będzie dokładnie do kiedy. Myślę, że... Które to będzie? Pierwszy, drugi, trzeci to jest ten pierwszy weekend. No to za 2 tygodnie. Dwa tygodnie, 10, gdzieś tam, nie wiem. Czy dalej jakoś to będzie? Nie, bliżej to będzie, bo jak... Aha. Nie, no trzeci jest. No nie, no gdzieś tam koło 10. No, koło 10 będzie zakończenie, no ale to jeszcze. No weekend będzie, to będzie tam sobota, niedziela, będzie, tam nie wszystko wiem. Wszystko będzie w opisie. A do wygrania będzie, pierwsze są szelki. Oczywiście standardowe wejście GoPro. No bo to wszystkie kamerki mają to samo chyba, nie? No ale nie wszystkie mają. Nie wszystkie mają od razu w tym, nie? To trzeba kupować osobno. No. No i oczywiście jest kamerka Escape UHD, to jest 4K firmy Kit Vision, także nagrywała nasze filmy, także myślę, że na początek będzie dobra, aby sprawdzić, czy ktoś chce nagrywać na YouTube'a, czy nie. A może swoje podboje dla znajomych. No jeszcze to może tam. Jest do tego pilot. To ja podkreślam, zawsze zarąbistą rzeczą w takich kamerkach jest pilot. No to jest taka największa rzecz. Nieodzowna rzecz moim zdaniem, a nie gdzieś się ciągle gdzieś tam machać w tym przyciski. Tak jest na ręku, traf. No i jest jedno standardowe wejście pod to tutaj, o, do wszczepienia kamery. Traf, kamera i łowicie. Nagrywacie, łowicie. Jest jeszcze z tyłu klapeczka, bo to jest wodoodporna akurat, tak? Tu jest klapeczka, która ma wycięcia, gdzie dźwięk będzie troszkę lepiej słyszalny, chociaż wiadomo, jak w tych chińskich kamerkach dźwięk jest zawsze troszkę słaby. Ale w GoPro szału też nie ma. GoPro też szału nie ma. Jedną z kamer mamy rozwaloną, także dźwięk jest tego. No ale dobra, to jest do wygrania. Oczywiście karty SD no nie ma, no musicie dokupić sobie sami, ale myślę, że... No nie, no karta SD to że dzisiaj nie są jakieś koszta, no bezjajnie. W żadnych kamerkach nie ma karty, a no nie będę dawał swoich, bo to dość drogie mam karty, także... Oczywiście do 4K są potrzebne szybkie karty. Wszystko jest w takim ładnym etui. No dobra, powiedziane wszystko, no, i to chcecie brać chyba udział, zasady znacie. Trzymajcie się. Na razie, hej. No, na razie, cześć.